Cześć, witam Was w niedzielnej audycji poświęconej tematom około kryptowalutowym. Ta seria powstaje na podstawie pytań, które otrzymuję od Was w ciągu tygodnia. Pytania te możecie kierować drogą mailową lub zadawać je bezpośrednio w komentarzach pod poszczególnymi filmami. Także dzisiaj zajmiemy się weryfikacją projektu Green Power, bo mam nadzieję, że uda nam się to ostatecznie w tym momencie rozliczyć, czym jest ten projekt, jak z tego typu projektu radzić sobie w przyszłości. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania i do wysłuchania tej audycji. Projekt Green Power, widok na stronie portalu CoinPaprika. Tutaj widzimy już ostrzeżenia odnośnie śledztw prowadzonych z polskie instytucje w sprawie organizatorów Dascoina. Zobaczmy, jak bardzo projekt Green Power jest związany z projektem Dascoin. Zakładka Code Progress na portalu CoinPaprika nic ciekawego nie mówi. Pokazuje jedynie tyle, że zaangażowanie praktycznie od marca tego roku nie występuje. Zresztą wcześniej też było znikome. Ale żeby bazować na faktach, to jak staram się to robić na swoim kanale, pokażę Wam pewne mechanizmy, które pomogą na weryfikację tego typu działalności. Jesteśmy na stronie organizacji Green Power Chain Limited na GitHubie. Mamy tutaj jedynie 4 repozytoria, z czego widzimy, iż każde z tych repozytoriów jest forkiem innego repozytoria. Nawet tutaj widzimy, że jest forkiem jednego z repozytoriów z organizacji odpowiedzialnej za Dascoina. To jest pierwszy sygnał ostrzegawczy i informujący nas o tym, jak mocno ten projekt jest związany z projektem Dascoin. Tutaj widzimy, że zero aktywności w tych sforkowanych, czyli jakby skopiowanych projektach. My sobie tutaj przyjrzymy projekt Green Power Blockchain, czyli tak główny core tego systemu, o ile można to nazwać jakimkolwiek systemem. Przyjrzymy sobie, jak właśnie podejść do tego typu sytuacji. Tutaj ponownie pojawia nam się informacja, że jest to fork projektu Dascoin. Fork, czyli kopia projektu utworzona przez użytkownika GitHuba za pomocą właśnie tutaj tego przycisku fork. Aby szybko sprawdzić, jakie na przykład różnice dzielą ten projekt od projektu źródłowego, czyli od projektu, z którego ten projekt został sforkowany, warto skorzystać z tej funkcji Compare. Po kliknięciu tego przycisku pojawi nam się widok, który pokazuje nam zmiany dokonywane na tym repozytorium od czasu sforkowania go właśnie z projektu źródłowego. Tutaj kolejne powinno nam się zapalić czerwone światło spowodowane, co ciekawe, zielonym kolorem. A ten zielony kolor informuje nas o tym, iż te zmiany mogą być od razu zmerdżowane, czyli dołączone do repozytorium Dascoina. Jak należy rozumieć? Należy rozumieć w ten sposób, iż zmiany wykonywane na repozytorium projektu Green Power mogą być od razu dołączone do repozytorium Dascoin bez żadnego wpływu na logikę działania tego pierwotnego, źródłowego projektu. Także widzimy, że zmiany tutaj były naprawdę kosmetyczne. Tutaj myślę, że nawet nie trzeba być programistą, nawet osobą techniczną, żeby zrozumieć to, co tutaj jest pokazane na ekranie. Widzimy, że została usunięta linijka Dascoin Docs, a dodana linijka Green Power Docs. Także widzimy, jak bardzo różni się projekt Green Power od Dascoina. Plik changelog również nas informuje, dodane tylko parę adnotacji, licencja, oczywiście zmiana nazw i tego typu tutaj drobne kosmetyczne różnice polegające głównie na właśnie zmianie nazwy z Dascoin na Green Power. Tutaj taki prosty mechanizm weryfikacji tego, czym ten projekt, co ten projekt ze sobą tak naprawdę reprezentuje. Kolejny zabieg zastosowany przez osoby udostępniające ten projekt na GitHubie znajdziemy w sekcji Insights i Contributors.
Tutaj, o ile dobrze kojarzymy osoby odpowiedzialne za inne projekty kryptowalutowe, widzimy taką postać Daniel Rallimer. Jest to osoba odpowiedzialna za projekt EOS, między innymi. Potwierdzę Wam, tutaj jesteśmy w repozytorium EOS-a. Też tą osobę tutaj oczywiście znajdziemy. Co ciekawe, nie jest to jakieś fejkowe konto, tylko jest to prawdziwe konto właśnie tej osoby. Jednak jest ono wrzucone w taki sposób, aby zmylić właśnie osoby przeglądające kod Green Power, czy przeglądające kod Dascoina, które mogą stwierdzić, że osoba odpowiedzialna za EOS-a również brała udział, kontrybuowała tutaj do tego projektu. To oczywiście nie jest prawdą, co zaraz Wam udowodnię. Aby sobie zobaczyć te commity, które zostały wykonane przez tą osobę, możemy sobie wybrać tą opcję. I tutaj widzimy szereg zabiegów, szereg commitów, zmian wrzuconych do repozytorium przez właśnie tego użytkownika. Pamiętam i to, że to cały czas sprawia wrażenie, iż ten człowiek dorzucał swoje zmiany właśnie do repozytorium Dascoina. Co oczywiście nie jest prawdą z tego względu, iż tak naprawdę ta osoba, wspomniane tutaj zmiany, wrzucała do repozytorium Cryptonomex Graphen. Nawet możemy zwrócić uwagę, że układ pierwszych trzech osób jest taki sam jak na repozytorium Green Power, czy jak na repozytorium Dascoina. Tutaj mamy projekt Graphen, pierwsze trzy osoby, następne repozytorium Dascoina, czy też Green Power. Są to te same osoby. Jak to należy rozumieć? Należy to rozumieć w ten sposób, iż w pewnym momencie osoby tworzące, w cudzysłowie tworzące projekt Dascoin, skopiowały projekt Graphen wraz z całą historią zapisywaną w plikach odpowiedzialnych za trzymanie wersji, czyli w plikach Git. Repozytorium zostało skopiowane do repozytorium Dascoin i dzięki temu mamy historię tych commitów właśnie osób, które wykonywały projekt Graphen. Co ciekawe, projekt ten, tutaj mamy Dascoina, projekt Green Power wygląda niezwykle podobnie, jeśli chodzi o ułożenie plików, dalej do projektu Graphen. Można sobie porównać, otwierając te dwa projekty. Jeszcze większe podobieństwo jest widoczne oczywiście gdzie Dascoin. Porównując go z projektem Graphen. Tutaj ponownie, jeśli sobie weźmiemy w Dascoinie użytkowników wspierających ten projekt od strony programistycznej, widzimy te trzy osoby i w Graphenie również widzimy te trzy osoby. Także widzimy, iż w łatwy sposób naprawdę można zweryfikować to, czym dany projekt może się pochwalić. Tutaj widzimy, że projekt Dascoin może się pochwalić umiejętnością kopiowania innych projektów, wrzucanych na repozytorium, wprowadzania kosmetycznych zmian, a następnie później powołania nowego projektu, tym razem pod nazwą Green Power, naniesienie kilku kosmetycznych zmian i w ten sposób właśnie cała ta historia, że tak powiem, się kręci. Widzimy historię prowadzenia projektu, także na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze, ale mam nadzieję, że to, co Wam pokazałem, pozwoli Wam również w przyszłości na weryfikację tego typu fałszywych projektów, a przynajmniej projektów, wobec których nie były wykonywane tak naprawdę żadne prace programistyczne, nie były wykonywane żadne prace mające na celu tworzenie i rozwój projektu. Jeśli macie jakiekolwiek pytania do tego, co Wam tutaj pokazałem, proszę o zdanie w komentarzach. Na chwilę to wszystko. Dziękuję. Cześć.